Cześć wszystkim, witajcie w nowym filmie. Ja jestem Sylwia i dziś zapraszam Was na taki życiowy filmik, w którym poruszymy tematykę ciąży i zadawania pytania, kiedy w końcu będziesz w ciąży. Zapraszam Was do oglądania. To jest film, który może naprawdę wielu osobom otworzyć umysł. Mam nadzieję, że będzie to właśnie taki materiał, który wielu osobom uświadomi, jakie błędy popełniają w relacjach z ludźmi. Chodzi tutaj o zadawanie pytania kobiecie, z którą macie słabą relację i pytacie ją, kiedy w końcu będziesz w ciąży? To jest pytanie nie na miejscu, ponieważ jeżeli macie przyjaciółkę, z którą jesteście bardzo blisko, to wtedy wiecie, jak bliska między wami jest relacja i takie pytanie można zadać, jasne. Natomiast kiedy kolega z pracy, z którym co trzeci dzień mówicie sobie cześć, na razie, hej, do jutra i tylko do tego ogranicza się wasza relacja, to takiemu koledze w ogóle nie wypada zapytać, kiedy w końcu będziesz w ciąży. I ja kręcę ten film, ponieważ niejednokrotnie w życiu byłam pytana, kiedy będziesz w ciąży, kiedy w końcu będziesz w ciąży, no ty już masz tyle lat po ślubie, że to już by wypadało. Zadawanie pytania koleżance w pracy, czy w jakiejkolwiek innej sferze życia, kiedy będzie w ciąży, jest pytaniem bardzo intymnym. I dlaczego to pytanie jest nie na miejscu? Po pierwsze, nigdy nie wiecie, czy ta dziewczyna może po prostu ma problem z płodnością i może po prostu jest bezpłodna i zadajecie takie pytanie takiej osobie, w ogóle nie zdając sobie sprawy z tego, jaką ona ma sytuację. Nigdy nie wiecie, czy ona właśnie nie poroniła i wbijacie jej nóż w plecy albo w serce. Nigdy nie wiecie, czy to nie jest kobieta, która bardzo długo, lata już się stara o dziecko i nie może tego dziecka mieć, nie wiadomo z jakich przyczyn, mimo że jest zdrowa, ale no nie da się. Takie są też sytuacje. Nigdy nie wiecie, czy to nie jest osoba, która może po prostu nie chce mieć dzieci, bo miała jakieś przykre doświadczenia w życiu i zdecydowała, że ona nie chce mieć dzieci, bo po prostu tak postanowiła. To jest jej życie, ona sama decyduje o tym, jak jej życie będzie wyglądać. Nigdy nie wiecie, czy to nie jest dziewczyna, która może została kiedyś brutalnie zgwałcona i po prostu nie, w ogóle ona nie myśli o tym, żeby mieć dzieci. Więc musicie bardzo dobrze znać osobę, której zadajecie takie pytanie. Ponieważ, tak jak powiedziałam, te 5 przykładów, może nawet jest więcej, na pewno jest więcej. Możecie trafić naprawdę na bardzo różne sytuacje kobiet, które są na różnym etapie życia i przechodzą różne wewnętrzne tragedie. Wiele kobiet nie ma napisane na czole, że jestem bezpłodna. I po prostu ktoś, kto do niej podchodzi, zobaczy to i stwierdzi, aha, dobra, to nie pytam, bo tutaj nie wiadomo, jaka będzie reakcja. Więc moim zdaniem pytanie, kiedy będziesz w ciąży, kiedy w końcu będziesz w ciąży, może zadać osoba, z którą jesteście bardzo blisko. Przyjaciel, rodzina. Chociaż też w przypadku rodziny to jest tak, że jeżeli, nie wiem, mama, siostra cały czas was pytają, kiedy będziesz w ciąży, to też nie jest zbyt motywujące i też warto sobie zdać z tego sprawę. I ja tutaj też chciałam jakby poruszyć temat, sytuację, którą kiedyś miałam w pracy. Pracowałam z kimś, kto miał już swój wiek, osoba, która może miała 55 lat, no i mnie też kiedyś zapytała, a kiedy ty będziesz w ciąży, a planujesz dziecko? To była osoba, z którą moja relacja wyglądała tak, że tylko mówiliśmy sobie cześć. No i później rozmowy związane z pracą. Żadnych spotkań po pracy, nic po prostu, żadnej relacji, zero, nie? Tylko po prostu typowo relacja zawodowa, komunikujemy się ze sobą na płaszczyźnie zawodowej. No i ta osoba zapytała mnie, kiedy w końcu będę w ciąży, no i co ja miałam powiedzieć na tamtym etapie życia, w którym byłam, że no, nie wiem, no kiedyś pewnie będę, przyjdzie na to czas, no bo co ja miałam powiedzieć, no nie powiem, że no słuchaj, no za miesiąc. I później sobie tak myślałam, kurczę, ja już na tamtym etapie wiedziałam, że ta osoba zachowała się bardzo niedojrzale, mimo swojego wieku, 55 lat. I żałowałam, że wtedy po prostu
nie powiedziałam tego, co powiedziałam wam dwie minuty temu. I nadarzyła się sytuacja, że inna dziewczyna siedząca obok jakiś czas później wyszła za mąż i ta osoba po prostu chyba czekała na ten moment, mówię o tym 55-latku. Znowu zapytał, hej, a ty kiedy będziesz w ciąży? No i co ona miała powiedzieć? Oczywiście, że powiedziała, no nie wiem. I ja wtedy już nie wytrzymałam, już we mnie kipiało. I ja powiedziałam, słuchaj, jesteś już na tyle dojrzały, że powinieneś wiedzieć, że kobiet się nie pyta o takie rzeczy, szczególnie koleżanek w pracy, z którymi nie masz żadnej bliższej relacji i nie wiesz, czy nie zapytałeś właśnie przed chwilą dziewczynę, która może nie może mieć dzieci, która może właśnie przed chwilą poroniła, a ty się ją pytasz, kiedy będziesz miała w końcu dzieci? Jak możesz? I ja się wtedy tak zagotowałam, że po prostu wygarnęłam to wszystko, co te wszystkie przykłady, które wam powiedziałam, że no naprawdę to jest tak indywidualna sprawa, nie masz totalnie relacji z tą osobą, jak możesz pytać ją o tak intymne rzeczy. Jak ona będzie chciała powiedzieć, to ona to powie na głos, że no słuchajcie, będę chciała mieć dziecko, czy coś takiego. A nie, że po prostu pytasz ją przy wszystkich osobach, przy... Jeżeli to jest praca, to wiecie, no w pracy jest wiele ludzi i wiele ludzi słyszy różne rzeczy, różne rozmowy osób obok. Nie wypada. I wtedy byłam z siebie mega dumna, że to powiedziałam, ponieważ, no wiecie, tak młoda osoba jak ja, kiedy nagle się przeciwstawi osobie, która ma 55 lat, jest już dojrzałym człowiekiem, który powinien mieć taki bagaż doświadczeń ze sobą i nie wie, że się takich pytań nie zadaje, to po prostu byłam z siebie dumna, że to zrobiłam, że postawiłam się, powiedziałam i chyba wyedukowałam tą osobę na nowo, bo wtedy ta osoba zrobiła się cała czerwona i chyba do niej doszło, że faktycznie nie pyta się o to. Może zrobiłam to zbyt emocjonalnie, ale tak trzeba było po prostu. I ja też wam powiem, że ja kiedyś jako nastolatka wcale też nie byłam idealna. Nie mówię, że w ogóle teraz jestem idealna, ale teraz już nie zadaję takich pytań koleżankom. Bo kiedyś na przykład zdarzyło mi się po ślubie kuzynki zapytać ją, kiedy ja miałam powiedzmy 18 lat, zapytałam, a kiedy będziecie mieli dziecko? I to tak nie wypadało po prostu, no nie wypadało, bo po ślubie sami widzicie, jak w rodzinach sytuacje się rozwijają. Jedni od razu mają dzieci, inni nie mają. I tutaj łatwo się domyślić, ten kto chce mieć dziecko, to je po prostu ma. A może być tak, że chce, a po prostu go nie ma, albo nie chce i też go nie ma. Więc jeżeli ktoś nie ma dziecka, to macie, jest 50-50, albo chce, albo nie chce. Więc jeżeli nie chce, to też jest pewnie drażliwy temat, a jeżeli chce, to tym bardziej jest to drażliwy temat i nie warto go poruszać, no chyba, że jesteście w bardzo bliskiej relacji, ale jeżeli spotykacie się z kimś rzadko, bądź nie ma z wami, między wami jakichś relacji, to takich pytań się nie zadaje i ja też po latach widzę, że to, że kiedyś tą kuzynkę dręczyłam tym pytaniem, było mega nie w porządku, bo w dalszym ciągu widzę, że ta kuzynka nie ma dziecka i uświadomiłam sobie, że jest jakaś tego przyczyna. Nie wiem, czy to jest, że chce mieć dziecko, a nie może, czy w ogóle nie chce mieć dziecka. To nie jest mój interes i to trzeba uszanować. Po prostu wiem, że jest ludzka ciekawość, ale trzeba umieć po prostu nie zadawać pewnych pytań, bo no nie wypada. Jak ktoś wam będzie chciał o tym powiedzieć, to wam po prostu o tym powie. I tak zmierzając do końca, ale chciałam jeszcze poruszyć jeden temat, jeżeli już jesteśmy przy ciąży, to kiedy ktoś już jest w ciąży i to jest wasza jakaś koleżanka i mówi wam o tym, że że jest w ciąży, to jeżeli macie jakichś wspólnych znajomych, warto jest zapytać ją, czy słuchaj, a bo skoro już teraz wiemy, że jesteś w ciąży, to czy można powiedzieć kolejnym znajomym, czy chcesz to zrobić sama? Bo wiecie, no czasami to jest taka euforia, że ktoś się bardzo cieszy, że wow, ale fajnie, że ty jesteś w ciąży i chce się tym dzielić ze światem, ale pamiętajcie, że to jest ciąża tej właśnie jednej dziewczyny i to ona decyduje, komu o tym mówi, więc nie wypada,
rozpowiedzieć kolejnym znajomym, bez wiedzy oczywiście tej ciężarnej, bo wtedy ta ciężarna po prostu dzieli się z kolejnymi znajomymi, a tu się okazuje, że jakaś plotkara już po prostu o tym powiedziała dalej. Więc to też jest bardzo ważne i bardzo łatwe. Po prostu jak ktoś wam mówi o tym, to wypada zapytać i bardzo się cieszę, że dużo osób ma też taką kulturę, że się pyta, że a czy to można dalej powiedzieć. To jest bardzo, bardzo dojrzałe zachowanie. Nie mówię, że jak ktoś jest, ktoś zadaje pytanie, czy jest w ciąży, albo ktoś nie pyta, czy można dalej powiedzieć, że jest złym człowiekiem. Po to kręcę ten film, żeby, wiem, że ogląda mnie dużo młodych osób i chcę po prostu uświadomić wam pewne życiowe sprawy, pewne jakieś zasady kultury, że pewnych tematów po prostu się nie porusza, albo trzeba do pewnych tematów podejść bardzo dojrzale. Bardzo się cieszę, że po prostu moi widzowie w komentarzach nie pytali mnie, nigdy nikt mnie nie zapytał, kiedy w końcu będziesz w ciąży. To bardzo dużo dla mnie znaczy, że mam bardzo wartościowych widzów i bardzo mądrych, więc bardzo wam za to dziękuję. To jest bardzo ważny temat. Cieszę się, że go poruszyłam. Jestem ciekawa waszych opinii na ten temat. Myślę, że macie podobne zdanie jak ja, a jeżeli nie mieliście, to teraz dałam wam jakiś pogląd na ten temat. Mam nadzieję, że film był dla was interesujący i jeżeli jesteście ciekawi moich kolejnych filmów, bądź chcecie, żebym poruszyła jakąś inną tematykę, to piszcie mi w komentarzach. Zostawiajcie łapki w górę. Zachęcam do subskrybowania i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć! When I'm